Nowa wiadomość. Jak informuje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nysie, na trasie Puszyna-Korfantów, województwo opolskie, osobowy Mercedes uderzył w drzewo. Na razie nie są znane przyczyny stracenia panowania nad pojazdem przez 36-letnią kobietę. W wyniku tego wypadku dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, a dwie osoby zostały ranne, które przekazano przybyłemu na miejsce zespołowi lotniczego pogotowia ratunkowego. Śmierć poniosła kierująca oraz najmłodsze dziecko. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala przetransportowano 17-latkę oraz 11-latka. Wymagał tego stan ich zdrowia. Jest on ciężki. Ostatni z wymienionych podróżujących samochodem nie doznał obrażeń. Jak przekazała nam nyska policja, 15-latek jest obecnie pod opieką rodziny. W akcji brał udział oprócz służb medycznych i policji 5 zastępów straży pożarnej. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.